Dobra, walczymy. No tutaj nas Zagara właśnie wyzywa aktualnie. To jest misja chyba, gdzie Bane się odblokowuje i musimy 100 jaj uzbierać. Nawet teraz już sobie przypomniałem tę misję, bo będziemy się tu ścigać z Zagarą. Na kampanii Nightmare to naprawdę nie była łatwa sprawa. O, i tu jest jajo takie. Cześć, Aroza, witam mocno. To jest i Zagara. Zagara ściągnęła na siebie uwagę zdziczałych tępicieli. Atakują ją. No dobra, poszło jak poszło. No, nie zginęła to Zagara. Zakopała się z powrotem do swojej bazy, żeby odzyskać siły. Wróci. Trzeba pokorę przywrócić tej Zagarze. Ciele bardzo przydatne. Przekształcić z zerglingów. Każdy zergling może przekształcić się w tępiciela. To gniazdo jest inne. I teraz jak mam te rojniki. Od razu wykluć się tępiciele. Wyczuwam niewyklute jaja. Muszę je zdobyć, zanim zrobi to Zagara. Oho, okej, okay, ładnie na minimapie widać, co się dzieje. Ja w tej misji też nie powinienem mieć jakichś lurkerów? Nawet nie pamiętam, czy je miałem wcześniej. A, można w norę przebijać, czy się zmutować. Rozmawiaj z nią, czasem to wystarcza. Już można czasami bez wejścia na militarną ścieżkę. Myślałaś, że się mnie pozbyłaś? Musimy umieć. Potrzebujemy więcej bezpanu. Potrzebujemy więcej minerałów. No i śmigamy kampanijkę. Tutaj się oczywiście coś tam zbiera. Tutaj też się coś zbiera. I tutaj... O, tu jest ekspansja, to dawaj. Ja jej chyba kiedyś nie zajmowałem, albo jej tutaj nie było na Nightmare. Albo nie byłem w stanie jej zająć. Ale udało się bez niej. A, bo tutaj Hedry mają 50 HP. Tylko 50, więc to w zasadzie jest... dwa Bane'y. Albo uderzenie Kerrigan. Uwaga, fala zerglingów zbliża się do naszego skupiska uli. Ale pewnie teraz to mnie rozwalą po prostu, nie? Tak zakładam, że może być. Jak coś na mnie idzie. Zagara kradnie jaja. A, na Nightmare ona nie mogła zebrać 50, tutaj aż 100. O, dobrze. No tak to nas mogą atakować. Ale jak komputer próbuje mikrować, nie? Tak. Tak jakby faktycznie coś próbował. Miejmy to już za sobą. Jest to Zagara, zaraz nie będę walczył? Ponownie? Ona się tam modli nad tymi jajkami. Kto cię... Potrzebujemy więcej minerałów. Zakończona. 25 na 15 Bane kosztuje. Potrzebujemy więcej minerałów. No i już mamy 2-2. Mów szybko. Mogę z nią zawalczyć chyba. Wykrztuć to z siebie. Miejmy to już. Czemu Max Faxa nie ma na jemie? On na żadne lany nie jeździ, a Roza. A Roza wyszedł z lodówki. On jest bezlanowcem. Żydzi się po prostu nerdów i nie jeździ w takie miejsce. A ta Zagara to na mnie nie idzie przypadkiem? W pobliżu znaleźliśmy kilka zainfekowanych budowli Terran. Chyba interesują się nimi zdziczałe zergi. Dobra, dawaj tam na nią. Na gołe klat. Łatwo. Ruszam. Fajne to ulepszenie, że tyle tych healingów się rodzi.
A, i bo od razu overlordy się pojawiają. Takie ułatwionko. I no ja nie rozkazałem? Aha, rozkazałem, ale coś się nie zrobiło. Oho. I tu coś od nas też będą chcieli. Nie wiem, czy oni chcieli nas atakować, ale coś nie zrobili tego. No dzisiaj Hydraden. Rój nie odpoczywa. Kto cię prosił? Jakoś tak dziwnie łatwo tu jest, nie? Aha, i nie można zrobić lurkerów na Nightmare. Mam wrażenie, że tu już robiłem lurkery. Może jakąś inną kolejność zrobię? Niech ci się nie wydaje, że tępiciele cię uratują. Potrzebujemy więcej minerałów. Mam już połowę. Potrzebujemy więcej minerałów. Tak? A, sorry, tego nie trzeba w ogóle. Chociaż może dla zwiadu. Rój nie odpoczywa. Stary, dobry Queen Hydra i miliard Lingów Bane'ów. Naprzód. Zatrzymałem się na etapie, że jednak przyjdzie na Jema. A, no tak, tak. Bo początkowo były jakieś nadzieje, to się zgadza. Wow, ale mi walnął ten infestor. Kliknął po całości. Nic mnie nie zatrzyma. Wyczuwamy. Rzut grzybem na odległość był. Taki stormik. I pokora przewrócona. Jakaś taka nieliczna ta zagara. Jakoś tak mało. Chociaż dobra, może jeszcze pójdę na prawą. Zagara, matka szczepu, zebrała już 1/4 potrzebnych jaj. No co łatwo. Oho. To już nie łatwo. Co tak go szybko rozwaliło? Hydry? Może hydry? Ile mu hydralisków? 49. No to normalnie tylu się nie da zrobić praktycznie. W realnych grach 1 na 1. Bo nie warto samych hydralisków robić. Więcej. Jest dziwnie łatwa misja. Ale chociaż tutaj w sumie większość taka nie za trudna była. O, FPS już 20. Strzał Kerrigan całe życie. Ale ja go dopiero uderzyłem tym, jak już miał 30% HP, nie? To już był taki wczorajszy. O, budynek też można kliknąć. A dobra, to sobie to dobijemy. O, bardzo łatwa misja. Chyba, że teraz będzie jakieś najlepsze coś, bo to z tego słynie trochę ta kampania, nie? Ja w ogóle nie wiem, czy zaraz zapisałem. Naprzód. Mam dosyć jaj. Abaturze napełni zbiornik. Czaj Majzerk. Sorki, nie śmieszne, spok. Jeszcze nie przeczytałem. No i teraz jel się mam. Tak, kontynuuję wersję 2.0 dokładnie. Teraz Zagara pożałuje, że ze mną zadarła. Siema Bronx, po co zapisywać? No właśnie, jak jest tyle Bane'ów. Ej, ja mam wrażenie, że ich jest dużo więcej. A, no 400 dokładnie.
To już kłopoty z FPS-ami są ewidentne. Już wszystkiego nie jestem w stanie na mapie zaznaczyć, także pozdrawiam. To jest muzyczka. To jest z gry, nie że moja. Chyba jest inwencja twórców, nie? Jak ultry pękają. Co te bejny takie silne, 44? No można wszystko zakliknąć. Więcej! No przecież ile mi tego dali, ty? Ile można? Dobra, chwila. Zrobiłam tylko to, co kazałaś, królowo. Czekajcie. Kazałam ci się zbuntować. Kazałaś wszystkim matkom szczopu, by były silne. Kazałaś walczyć, podbijać. Powiedziałaś, że zergami kieruje siła woli. Twoja wola jest najsilniejsza i będę ci służyć. Pozwolę ci żyć, Zagaro. Chcę odbudować rój, a ty jesteś częścią mojego planu. Jesteś moją królową. Aha, w ogóle zapomniałem chyba przedstawić ustawienia graficzne na najwyższe. To dopiero, bo FPS nam ucierpiały. Taka sytuacja. Takie ma zbejny, nie? Możesz mieć osobny komputer, który ma rozładowane obciążenie, znaczy w zasadzie dwa komputery, że jest obciążenie samej gry na jednym komputerze, drugie na drugim i to by nic nie dało. Jednorodzeniowej StarCraft i tyle. Zagara jest tutaj, aby ci służyć. Zagaro, powiedz, w jaki sposób wypędziłabyś Terran z tej planety? Zniszczyłabym ich fortecę na płaskowyżu nieustraszonych. Ale jedyna droga prowadzi przez wąwóz kości. Uważaj, Terranie zalali nasze tunele lawą. Dopóki nie dotrzemy na płaskowyż, będziemy wystawieni na atak. Nie przejmuję się tym. Warfield nie ma pojęcia, z kim się mierzy. A co z artefaktem Xel'Naga? Czy Terranie mogliby go użyć? Tak, ale wiem, że nie ma go na czar. Nic nam nie grozi. No i wybornie, poszło. Jakoś w miarę łatwo. Tak, muszę zmienić ustawienia też, ale to za chwileczkę. Jeszcze zrobimy, o, może zrobimy te całe te... A nie, to nie mogę. To potem. Dobra, tutaj obrażenie o 100%. To jest mega. Tutaj, że na większym obszarze. To chyba nie. Poza zadawaniem obrażeń. A regeneracja pobliskich jednostek. Dobra, zdecydowanie żorący kwas. Obrażenia jeszcze większe. To pod hybrydę potencjalną będziemy robić, bo tam była jedna misja z hybrydą taka, no, nie za łatwa. No i chyba to tyle, nie? Coś tu się dzieje? O, no, prawie. Prawie się stało. Aby dotrzeć na płaskowyż nieustraszony. Dobra.